Wiosna idzie. Słoneczne Bałkany. Za oknem widać zmiany. Z uśpienia zimowego natura zaczyna się budzić. Jest coraz cieplej. Słońce ogrzewa swoim ciepłem, dając energię. Wracam myślami do słonecznych dni na Rwierze Barskiej w Czarnogórze. Droga do baru była kręta, jak drogi w kanionie rzeki Tary. Kanion wyrzeźbiony na głębokości 1300 metrów jest jednym z najgłębszych w świecie. Turkusowa woda rzeki, biel gór dynarskich i otulina fauny to wszystko jest warte zachowania jak najdłużej, więc decyzja, że jest on na liście UNESCO, Światowego Dziedzictwa, jest w pełni uzasadniona. Slalomy i tunele w górach nadają podróżowaniu charakter. Widoki z autokaru są coraz ciekawsze. W pewnym momencie w połowie gór wyłania się linia kolejowa Bar-Belgrad. Jedna z ciekawszych trakcji, jaka została zbudowana. Dojeżdżamy do Podgoricy, stolicy Czarnogóry. Nowoczesność dostrzegamy na każdym kroku. W kraju, gdzie stykamy się z kulturą bizantyjską, taki wygląd stolica zawdzięcza nalotom w 1944 roku. Rondami wyjeżdżamy na drogę w stronę jeziora Szkoderskiego. Przydrożne sklepiki wystawiają skąpane słońcem owoce. Dojrzałe, soczyste, nasycone kolorem. Jezioro Szkoderskie przecinamy na pół. Największe na Bałkanach jest miejscem, które przypadło do gustu pelikanom. W Europie właśnie tutaj możemy je zobaczyć. Niedaleko też jest granica z Albanią. A my serpentynami zjeżdżamy do Riviery Barskiej. Pierwsze miasto, które nas wita, to Sutomore. Morze Adriatyckie, jego kobaltowe wody widzimy jadąc w górze. Zjeżdżamy niżej i miejscowość Bar tabliczką dla przyjezdnych informuje nas, że jesteśmy w urokliwej miejscowości wypoczynkowej. Plaża z małymi kamyczkami, woda Adriatyku już nie kobaltowa, a turkusowa i mocno zasolona. Za to ciepła i przezroczysta. Przy plaży ciekawe sklepiki z kostiumami kąpielowymi w cenach od 10 do 20 euro z wzorami w stylu hinduskim. Niespotykane w Polsce. Kapeluszami i torebkami oraz ciekawe akcesoria do włosów, spinki. Można też kupić smaczne, dojrzałe figi, najpierw dostając darmową degustację. Ciepło, słońce i bryza morska sprawiają, że nie mam ochoty wracać z powrotem do domu. Takie wspomnienia z udanej wyprawy są dobre na poczekanie na słońce i wiosnę, która niebawem do nas przyjdzie.